Czas na akcję GKS Tychy. Gieksa na fali od 9 spotkań nie zaznała porażki i nadal chce śrubować nowy rekord serii Kazimierza Moskala. Tym razem kolejnym terenem, na którym Gieksa nie ma zgubić punktów, jest Jaworzno, gdzie swoje mecze rozgrywa GKS Tychy. Mecz z Tyszanami może być niezwykle ciekawy, bo po pierwsze jest to mecz derbowy, po drugie GKS Tychy pod wodzą Jana Żurka gra dużo lepiej niż na początku sezonu, a po trzecie jest to mecz wyjazdowy. No tak, na pewno trzeba brać pod uwagę to, że obecnie jest tam trener, który prowadził tutaj GKS w świetnych latach, więc będzie mu strasznie zależało na zdobyciu punktów, no ale nam też zależy, więc boisko zweryfikuje, kto przywiezie punkty, czy my tutaj do Katowic, czy punkty zostaną u nich. Przede wszystkim tak, nikt z nas tutaj nie patrzy na żadne rekordy, koncentrujemy się na każdym kolejnym meczu. Ważne, że ta niemoc jakby wyjazdowa została przełamana w meczu z Termaliką i to jest dla nas na pewno cenne. Mecz derbowy ma swoją specyfikę, ale tak jak mówiłem, każdy mecz dla nas to jest możliwość zdobycia kolejnych 3 punktów i tak do tego podchodzimy. Do niedzielnego starcia drużyna GKS-u Katowice podejdzie bez żadnych strat personalnych. Oprócz wiadomej absencji Adriana Napierały do dyspozycji Kazimierza Moskala są wszyscy zawodnicy i z pewnością dopiero sobotni trening odpowie na pytanie, których 18 piłkarzy pojedzie do Jaworzna. Z wyjątkiem Adriana wszyscy są w treningu, wszyscy są do mojej dyspozycji. Wrócił Tomek Wróbel po drobnej kontuzji, który będzie brany pod uwagę. Nie mamy żadnych absencji, jeśli chodzi o kartki, także to jest jakby mój ból głowy z wyborem i osiemnastki, i tej podstawowej jedenastki. Na pewno jakiś tam uraz zawsze wpływa na troszkę obniżenie formy, ale jest na pewno bardzo dobrze. Ja czuję się wyśmienicie, więc czekam tylko na sygnał trenera i po prostu do boju. W tabeli GKS Tychy jest dopiero na 13 miejscu i zdecydowanie faworytem jest katowicka Gieksa, która po ostatnich dobrych wygranych meczach jest na fali i popadanie w kura optymizm, przed którym bronią się wszyscy, przy Bukowej jest po prostu wskazany. Kibice jakby kierują się czym innym, prawda? Emocjami, jest to normalne, to jest ich prawo, natomiast my musimy patrzeć na to bardziej chłodną głową i oceniać to, w jakiej jesteśmy dyspozycji, co przed nami i stawiać sobie jakieś realne cele. Na razie nikt tutaj z nas głośno o tym awansie nie mówi, aczkolwiek ja nigdy nie ukrywałem tego, że jakby celem samym w sobie, jeśli się bierze udział w jakichkolwiek rozgrywkach, to jest to, aby wygrać, prawda? Aby zająć pierwsze miejsce i to jest jakby naturalne. GKS Tychy kontra GKS Katowice. Niedziela, 10 listopada, godzina 12:30 na stadionie w Jaworznie. We wtorek, 5 listopada, przypadła 50. rocznica zawiązania komitetu założycielskiego, na mocy którego z kilku sekcji sportowych powstał klub sportowy GKS Katowice. GKS Ideo Rapid Wełnowiec, Kleofas, Górnik Katowice, Dąb Katowice, Orzeł. No i to były te wszystkie kluby piłkarskie, jakie w tym Górnicze były na Śląsku, to się połączyło. W tamtym okresie jedynie Zawisza Bydgoszcz, Śląsk Wrocław oraz Legia Warszawa mogły pochwalić się klubem, w którego skład wchodziło tyle sekcji sportowych. Również katowicka Gieksa należała do tego grona. Hokej, trzeci zapasy, później były saneczkarstwo, siatkówka, no, żeglarstwo, jeździectwo, saneczkarstwo. Dla piłkarzy zmiana herbu i nazwy klubu również była bardzo istotna. W zamiarze jedną drużynę mieli stworzyć zawodnicy z wszystkich mniejszych klubów, które grały na terenie Katowic. Ostatecznie decyzję można było uznać za prawidłową. Naturalnie tak, graliśmy w pucharze UEFA, nie? W Intertoto to w ten czas było, nie? Jeździliśmy do Szwecji, Szwajcarii, Danii, Belgii, Francji. GKS pierwsze spotkanie w nowej historii rozegrał w ćwierćfinale Pucharu Polski. Gieksa pokonała wtedy Wyzwolenie Chorzów 6-0 i jak dotąd w historii to najwyższa wygrana katowiczan na wyjeździe. Przedstawiciele GKS-u Katowice i grupy Female Elite 64 w środę odwiedzili przedszkole imienia Krasnala Hałabały na katowickim Tauzenie. Najmłodsi mogli zapoznać się z tym, kim jest piłkarz albo kibic, a w kolejnej części zajęć zostały przeprowadzone warsztaty takie jak zajęcia ruchowe, wspólne malowanie oraz śpiewanie. Animację z tej okazji przygotowały dziewczyny z grupy Female Elite, które na stadionie przy ulicy Bukowej z najmłodszymi podczas każdego meczu dopingują zawodników Gieksy.
Wizyta na Tauzenie to początek akcji społecznej Szkoła. GKS Katowice w tym roku szkolnym chce odwiedzić jak najwięcej placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta. Przed meczem ze Stomilem Olsztyn na Bukowej 1 zaparkował ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, w którym można było oddać krew oraz próbkę krwi do bazy dawców szpiku. Akcja zorganizowana we współpracy z GKS-em Katowice zgromadziła wiele chętnych. Kilka dni wcześniej dobry przykład dali sami zawodnicy, którzy również wspólnie i solidarnie odwiedzili siedzibę RCKiK. W akcji oddawania krwi oraz próbki krwi do bazy szpiku kostnego wziął udział ponad 100 osób. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie. W związku z dużym zainteresowaniem postanowiliśmy ponowić akcję, która odbędzie się przed meczem z Wisłą Płock od godziny 10 do 16. Cała akcja miała na celu zachęcić wszystkich do oddawania krwi oraz zapisania się do bazy dawców szpiku, a także pomóc jednemu z wiernych kibiców Gieksy, Bartkowi z Ligoty. Także serdecznie dziękujemy. Z Czarnymi Góral Żywiec w sobotę rezerwy katowickiego zespołu zagrają w kolejnym meczu na czwartoligowych boiskach. Po remisie z Podlesianską Katowice zawodnicy Tomasza Owczarka tym razem zmierzą się z ekipą z górnej części tabeli. Rywale z Żywca są na miejscu szóstym, mają na swoim koncie 24 punkty. Gieksa jest 11 z 15 oczkami. Czarni Góral Żywiec, GKS 2 Katowice, sobota 9 listopada, godzina 13.30. W sobotę zostanie opublikowany premierowy odcinek programu Po Godzinach, w którym tym razem rozmawiać będziemy ze zdobywcą dwóch bramek ze Stomilem Olsztyn, Grzegorzem Goncerzem. Czy czuje się bardziej Ślązakiem czy Krakowianinem? Czy mieszkańcy Nowej Huty muszą mieć mocny charakter? Czy wreszcie kontuzje nie pokrzyżowały kariery Gonza? Na te i nie tylko te pytania odpowie sam zainteresowany. Szczegóły na naszym YouTubie.